Siemka, jak się dzisiaj macie? Nareszcie jest odcinek, też nie mogłem się doczekać. I dlatego też od razu przejdziemy do rzeczy, czyli do naszego eksperymentowania. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się ciśnieniem, elektrostatyką, magią nauki i jajkami. Dodatkowo przygotowałem dla Was mały bonus, ale wszystko będzie wiadomo w międzyczasie. Teraz nie przedłużam i zapraszam Was do oglądania. I oczywiście oddaję głos mojemu pomocnikowi Usplikowi. Do zobaczenia później. W tym eksperymencie sprawdzimy, czy da się podnieść kartkę za pomocą rurki PCV. Wygardium Levios. Besides, you're saying it wrong. It's Leviosa, not Leviosa. Czary czarami, ale spróbujmy to zrobić za pomocą nauki. Potrzebna nam będzie rurka PCV, kartka papieru, nie przyda nam się cała, ale kawałek. I sweter zapożyczony dobrowolnie, oczywiście. Sweter rozkładamy tak, żeby można było go potrzeć. Może być, rura na górę i musimy pourywać kawałki kartki. Takie niewielkie kawałeczki wystarczą zdecydowanie. Myślę, że tyle będzie git. Trzemy rurę. Może jak dłużej potrę, lepiej to co działa. I działa. Kartki papieru zaczynają nam tańczyć pod rurką. Chwilę. I widać, działa. Tylko, że chyba kartki są za duże i nie mogę do góry podnieść. Ale działa. Działa. Znajomy wam wszystko wytłumaczy. Gdzieś tam. A dzieje się tak, ponieważ nasz materiał podczas pocierania zaczął się elektryzować, czyli gromadził ładunek, który przyciąga różne przedmioty, czyli zyskuje ładunek ujemny. Natomiast pozostałe przedmioty nie miały określonego ładunku i w większym stopniu były naładowane dodatnio i dlatego zostały przyciągnięte. Czy jest sposób na podniesienie tych wszystkich rzeczy za pomocą tylko i wyłącznie jednej szklanki bez dotykania całej reszty? Chodzi mi o to. Na pierwszy rzut oka głowa mówi: nie no facet, nie ma takiej opcji, no co ty bredzisz? Natomiast z drugiej strony nauka krzyczy: no pewnie, weź potrzebaj mi soczek. Dobra, także nie ma na co czekać, od razu bierzemy się za eksperymentowanie. Na początku musimy to wszystko rozbroić, żeby została nam tylko i wyłącznie sama tacka. Na środek leci chusteczka, albo cztery jak w moim przypadku. Świeczka, bądź podgrzewacz. Tutaj szklanki. Odpalamy świeczkę. Dobra, moment, niech się trochę rozpali. W międzyczasie wylewamy na to wszystko wodę. Dobra, myślę, że tyle wystarczy. Albo coś. Dobra, i teraz za pomocą tej szklanki przykrywamy świeczkę. I czekamy, co się stanie. Teoretycznie wszystko powinno się zassać, a świeczka powinna zgasnąć. Dobra, świeczka gaśnie. Trochę wody zaciągnęło. Dalej zaciąga. I próbujemy. Najwyżej zaleje całe studio. Działa! I wylałem, i rozwaliłem wszystko, co tylko mogłem. Ale efekt był, działa. Trochę z małymi szkodami, ale jednak działa. Git. A dlaczego tak się dzieje? To wyjaśni mój niebieski znajomy. A dzieje się tak, ponieważ świeczka w procesie spalania zużywa tlen, gdy za pomocą szklanki odetniemy dopływ do świeżego powietrza. W tym momencie ciepłe powietrze ucieka bokiem między szklanką a chusteczką. Jednak, gdy świeczka gaśnie, powietrze się ochładza i w szklance robi się podciśnienie, a chusteczka nasączona wodą działa jak uszczelka, która nie puszcza powietrza z zewnątrz i zasysa się do tacki. Czy jest to możliwe, żeby jedno jajko unosiło się na wodzie, a drugie opadło na dno? Skoro pytam, to pewnie tak. Ale nic nam nie zostaje więcej niż po prostu spróbować. Także... dobra, mamy wszystko. Teraz jak działamy? Najpierw nalewamy wody. Do tego drugiego też trzeba nalać. Dobra, mamy to. Teraz do jednego wsypujemy sól. Tu jednak tej wody było zdecydowanie za dużo i jakbym włożył te jajka, wszystko by się wylało. I kto by potem musiał sprzątać? Dobra, trochę wody musiałem ulać, żeby się wszystko zmieściło. Teraz mieszamy, żeby jak najwięcej soli rozpuścić. Z tego co widzę, raczej więcej się nie rozpuści. Każda substancja ma swoją określoną ilość, którą można rozpuścić w wodzie. Sól ma akurat taką, a z kolei cukier taką. Dobra, i bierzemy nasze jajka. Oczywiście to są jajka zwykłe, nieugotowane, po prostu są świeże. I najpierw wkładamy jajko do wody bez soli. Jak widać, opada. Teraz wkładamy jajko do wody z solą. Tada! I się unosi. Taki był efekt. Kojarzycie film Stranger Things? Właśnie tam Nastka brała takie kąpiele w takiej właśnie wodzie po to, żeby naładować je. Jak bateryjka.
Takie samo zjawisko jak tutaj możemy zaobserwować na Morzu Martwym. Tam po prostu dorosły człowiek potrafi się utrzymać na powierzchni wody, nie tonąc. Tutaj jest kilka zdjęć znalezionych w internecie. Ale dlaczego tak się dzieje? Bo ktoś mi się tu wyrywa z odpowiedzią. Już mu oddaję głos jakby tam, że zapraszam. A to wszystko było możliwe dzięki temu, że roztwór składający się z wody i soli kuchennej ma większą gęstość od samej wody, przez co jajko unosiło się na wodzie. Takie samo zjawisko możemy zaobserwować na przykład na Morzu Martwym, gdzie wyporność jest tak duża, że dorosły człowiek unosi się na powierzchni i nie tonie. Prawie jak nastka Stranger Things. Kojarzycie sprężynki do zabawy? Z tego co pamiętam, one się nazywają chyba koki. Takie co się je tak ten. Takie goki można je było dostać na jakichś odpustach, czy coś w tym stylu. Wyglądały tak, tak i tak. Z tego co mi wiadomo, takie goki można zrobić w domowym zaciszu z wykorzystaniem. Karteczki samoprzylepne, fiszki, karteczki biurowe, czy to zwał jak zwał. Ja wykorzystam dwa takie opakowania. Dwa, mi się wydaje, że powinny wystarczyć. A jak to zrobić? Pokazuję i objaśniam. Instrukcja jest banalnie prosta. Bierzemy jedną, naklejamy na stół, bierzemy drugą i przyklejamy ją odwrotnie. Tylko chociaż tak mniej więcej równo. No. Tego mniej więcej równo niewiele mi wyszło. Dobra, jeszcze raz. Mniej więcej równo. No i bierzemy jeszcze jedną karteczkę i naklejamy ją znowu odwrotnie do tej poprzedniej. Dobra, to ja tu z tym powalczę, a dla was szybki timelapse. Dobra, udało się. Teraz nie pozostaje nic innego, jak po prostu zrobienie testu. Mi się udała taka grubość, dajcie znać jaka wam wyszła w komentarzach. Działa, nie działa, jak sądzicie? 3, 2, 1. Oj, dobra, 3, 2, 1. No i nie powiedzcie, że to nie jest hipnotyzujące. Dobra, lecimy dalej. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Dajcie znać, co wam się podobało, nad czym jeszcze musimy popracować. Zapraszam też do sekcji komentarzy. Nie zapomnijcie zostawić też łapki w górę, subskrypcji i walnąć w dzwoneczek. I zapraszam was na moje poprzednie produkcje. Powinny się gdzieś tutaj pojawić. To ja dzisiaj się z wami żegnam. Do zobaczenia. Cześć! Halo, halo, jeśli chcecie, żebym przetestował jakieś inne eksperymenty, dajcie mi znać, na przykład na Instagramie. Postaram się sprawdzić najciekawsze z nich, a dodatkowo, kto wie, może oznaczę was na filmie. Więc wszystko w waszych rękach. Do dzieła! Nie zapomnijcie zostawić subskrypcji i walnąć w dzwona. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych filmach.